A, to ja mam się przedstawić. Nazywam się Marcin Kiedreński i w zależności od fazy w moim życiu wkładam rozmaite kapelusze. Bywam producentem płytowym, z całą pewnością często jestem radiowcem. Napisałem sporo piosenek w życiu, wędrowałem po świecie, pisałem, to znaczy składałem litery w jakąś względnie rozsądną całość, ale bardzo często też bywam fotografem i jest to jedna z moich największych pasji. Fotografia pojawiła się dosyć późno. Mogłem mieć ze 20 lat nawet. Zacząłem wędrować po świecie. Wówczas nie było Google Map, w związku z tym trzeba było świat zobaczyć na własne oczy. I ja wędrowałem najpierw sporo po Europie. Jeździłem na saksy, co wiązało się oczywiście z górniczym trudem, ale zaraz po owym trudzie człowiek, mając trochę gotówki w kieszeni, ruszał, nie wiem, do Paryża, do Amsterdamu, do Włoch. I żal było tego nie fotografować. Więc sprawiłem sobie aparat i to jest pierwszy mój aparat w życiu, mój najukochańszy, który był ze mną absolutnie wszędzie. Spotkał wszystkich i jest mi drogi jak dziecko nieomal. Jest to Nikon 801S, gdzieś z wczesnych lat 90., jak mniemam. I pamiętam, to było w 96 roku, z Jurkiem Owsiakiem podróżowałem po świecie i w pewnym momencie ja nalepiłem sobie ściągniętą nalepkę z takiego aparatu telefonicznego wiszącego na ulicy. Nie niszcz, ten aparat może uratować komuś życie. Więc nie wiem, czy ten aparat, ten fotograficzny, uratował komuś życie, ale moje z całą pewnością ubarwił i był moim najlepszym przyjacielem przez bardzo, bardzo wiele lat. I w tej chwili, kiedy go zanoszę do serwisu, to panowie w Nikonie się uśmiechają, mówią, że od lat już nikt nie produkuje części do tego. Ktoś to nawet spawał jakoś pobieżnie, więc umówmy się, że on już się nie nadaje. Ale stoi na honorowym miejscu, bo wciąż jesteśmy sobie bliscy. A zatem ten 801S to mój pierwszy historyczny aparat, po którym przyszły następne analogowe Nikony. Mój ukochany przyjaciel, mój mistrz, mentor, a także świadek na ślubie, w tymże ślubnym prezencie podarował mi swojego starego Nikona F4, Tomasz Tomaszewski. Ten aparat zrobił ładnych parę okładek National Geographic. Zamieniłem go potem na Nikona F5, którego mi ukradziono na chwilę przed 11 września 2001 roku, kiedy jechałem z nim do Stinga na podwórko. I to w ogóle był moment, kiedy przestałem fotografować na kilka lat, bo świat się zmienił, bo sprzęt mi ukradziono nieomal w całości. I teraz moim ukochanym Nikonem jest D700. Także dlatego, że pasują do niego wszystkie nikonowskie moje poprzednie obiektywy. Oczywiście pasują także do D3, tylko ona jest dla mnie za ciężka. Ja lubię aparaty lekkie, nie rzucające się w oczy, a jednocześnie no, perfekcyjne, do których on z całą pewnością należy i kiedy trzeba robić zdjęcia błyskawicznie, kiedy jest na przykład absolutnie fatalna sytuacja oświetleniowa, no to to jest aparat, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Natomiast kiedy mam czasu mnóstwo, to się zdarza rzadko, ale to jest osobna przyjemność. Od wielu, wielu lat używam Hasselblada. Także dlatego, że właściwie moja edukacja fotograficzna w znacznym stopniu to jest oglądanie okładek płytowych od niepamiętnych czasów, no bo w końcu płytami się zajmuję nawet pewnie w większym stopniu niż fotografią. A zatem, kiedy człowiek patrzy przez ten aparat, to tak jakby miał kolejne okładki płyt przed sobą. No oczywiście optyka jest tutaj kosmiczna. Panie tego nie lubią, ponieważ najdrobniejszy por skóry Hasselblad wydobywa. No oczywiście to jest analogowy aparat. Bardzo to jest ważne też z takiego metafizycznego punktu widzenia, gdyż posiada on tylko 12 klatek, prawda? W związku z tym każe myśleć. I powoduje to sytuację, w której każdy z tych kadrów jest dopieszczony maksymalnie, bardzo precyzyjnie skomponowany. Nie ma tutaj miejsca na improwizację, nie ma tutaj miejsca na reporterską, szybką fotografię. To jest zupełnie, zupełnie inna poetyka. I wreszcie na sam koniec jeden z moich najukochańszych aparatów w życiu, czyli Leica cyfrowa. Cyfrowa Leica M9, mam ją od niedawna. I z trudem byłem w stanie się przyzwyczaić do tego, że co innego widać, a co innego się rejestruje. Ale jest to aparat, który w sposób zdumiewający zmusza do myślenia poprzez fakt, że stawia opór właściwie na każdym poziomie. Na poziomie czysto fizycznym, na poziomie intelektualnym. Znacznie słabsze robi zdjęcia w trudnym oświetleniu niż te Nikony, w związku z tym też tutaj trzeba jakoś inaczej sobie kompensować.
to powoduje, że człowiek staje się fotografem znacznie bardziej świadomym. Poświęca temu znacznie więcej uwagi, przynajmniej tak jest w moim wypadku, że opór mobilizuje tak naprawdę. No i co jest absolutnie bezcenne, że to właściwie nie robi żadnego wrażenia ani na osobach fotografowanych, myśląc sobie, no, że przyszedłem z jakąś zabawką, ani na moim kręgosłupie, co jest nawet jeszcze ważniejsze, że ja go noszę jak naszyjnik na sobie właśnie cały dzień i nie mam problemu, nie byłem jeszcze na żadnej wyrafinowanej operacji kręgów szyjnych, bo jest to coś tak lekkiego, drobnego, no jeszcze ma tę elegancką biodronkę. Niemniej, aparaty nie robią zdjęć. Można zrobić słabe zdjęcia lajką i wspaniałe iPhone'em, dajmy na to. Zdjęcie robi wyłącznie głowa, od zawsze. Ja powiedziałem kiedyś i do dzisiaj to się nie zmieniło, że fotografia jest dla mnie utrwalaniem własnej pamięci, że jest czymś na kształt dziennika mojego wzroku, dziennika mojego postrzegania. To nie jest żadne odkrywcze stwierdzenie, to wiedzą wszyscy fotografowie i prawdopodobnie także osoby postronne, że wszystko na świecie zostało już sfotografowane, pokazane, opisane. W związku z tym to, co jest najbardziej istotne, to postrzeganie każdej konkretnej osoby, moje, państwa, kogokolwiek na ulicy. Ja jestem ogromnie ciekaw na co dzień, zajmując się na przykład muzyką, jestem ogromnie ciekaw, jak ludzie słyszą, ale także jestem zafascynowany tym, jak każdy z nas widzi częstokroć tę samą sytuację, a zatem moja fotografia jest faktycznie zapisem tego, co się dzieje w mojej głowie. Muszę powiedzieć, że czuję się dosyć skrępowany, robiąc zdjęcia osobom, których nie znam. I dotyczy to tak samo ludzi na ulicy, jak i postaci wielkoformatowych. Ponieważ w tej chwili nieomal każdy człowiek na świecie spaceruje w mieście X z aparatem, w związku z tym mieszkańcy owego miasta czują się nieustająco zagrożeni. Ja mam takie wrażenie, że ludzie coraz bardziej się zamykają przed fotografującymi ich nieustająco turystami. Bo w końcu, nawet jeżeli się mieszka w zupełnie zwyczajnym mieście, jak Warszawa, dajmy na to. Ja także jestem narażony na to, że ktoś za moment będzie mi robił zdjęcia. Oczywiście nie w takim stopniu, jak gdybym mieszkał w Wenecji albo w Lizbonie. Także rozumiem, że ludzie rzeczywiście mają już tego po prostu dość. To nie jest tak, jak było w czasach Cartier-Bressona, kiedy to było atrakcyjne. Ach, znaleźć się na fotografii. Ja podróżuję nieomal wyłącznie z aparatem. Inaczej, wyjeżdżam z aparatem. Ale tak naprawdę kluczowe jest to, czy danego dnia wychodzę z aparatem, czy bez. I to jest zupełnie niebywałe, że wychodząc z aparatem, człowiek patrzy kompletnie inaczej. I wcale nie jestem pewien, czy tak jest lepiej, ponieważ w jakimś sensie zaczyna się ograniczać. Paradoksalnie, przynajmniej tak jest w moim wypadku, że zaczyna skupiać się, niejako antycypować rozmaite czysto fotograficzne, czasami wręcz czysto formalne wydarzenia, że zastanawia się, ach, jak tutaj cień pada, jakby dobrze by było, żeby w tym cieniu teraz pojawiła się i zaczynam sobie wyobrażać, co było dobrze, żeby pojawiła się w tym cieniu, podczas kiedy tak naprawdę świat w tym samym momencie, pewnie w mniej atrakcyjnym swoim detalu, może objawiać mi niebywałą urodę. Ja mam ogromną ilość albumów fotograficznych i poświęcam im sporo czasu. Jest to oczywiście bardzo niebezpieczne, ponieważ powoduje, że samemu fotografując niejako nawiązuję do tamtych zdjęć. I nawet częstokroć to jest najbardziej bolesne. Nie tyle prowadzę z nimi dialog, co usiłuję podświadomie czasami właściwie robić takie same zdjęcia. I tak źle, i tak niedobrze. Powiada się, że żeby napisać genialną książkę, trzeba albo przeczytać wszystkie pozostałe, albo żadnej. Więc trochę tak jest z fotografią, ale kiedy patrzę na te zdjęcia moje ulubione, to oczywiście nie ma jednego elementu, który mnie w nich fascynuje. I najlepiej, jeżeli wszystkie są splecione. To znaczy, po pierwsze, to zdjęcie musi opowiadać historię. Musi czegoś dotyczyć, musi mnie zainteresować tym, co ma do powiedzenia. Ale to nie wystarczy. Bardzo często zdarzają się zdjęcia, które po prostu są świadectwem jakiegoś niezwykłego wydarzenia. I jako dokument są bezcenne, natomiast jako fotografia dla mnie są nieatrakcyjne, ponieważ sztuką jest w sytuacji częstokroć ekstremalnej powściągnąć się na tyle, żeby tę sytuację sfotografować w sposób nie tylko w miarę możliwości dość odkrywczy, bardzo indywidualny, ale przede wszystkim zakomponować to zdjęcie w sposób taki, żeby człowiek nie mógł oka oderwać od finezji tej kompozycji. Ja przynajmniej bardzo tego potrzebuję,
Dobrze, jeżeli człowiek z wirtuozerią przy tym operuje światłem. Są takie zdjęcia, nie wiem, Salgado, zrobione w jakichś kazamatach, w jakichś wnętrzach ciemnych namiotów. Nie mam pojęcia, jak on sprawia, że wciąż błyszczą tam oczy czarnym dzieciom, które, nawiasem mówiąc, powinny być w ogóle niewidoczne w tych ciemnych namiotach. A on nie używa tam lampy, a jeżeli, to w sposób tak dyskretny. Więc to są takie rzeczy, które też dla mnie są ogromnie istotne. Jak to jest pokazane, jak ta historia technicznie jest opowiedziana. No i oczywiście są tacy mistrzowie jak Nachtwave, Alex Webb chociażby, Tomasz Tomaszewski, czy wspomniany Salgado, któremu w końcu zdarzają się zdjęcia emocjonalnie, nazwijmy to, neutralne, jakieś cudowne pejzaże, jakieś scenki rodzajowe, taki daily life. Ale jest to zawsze zrobione z taką finezją, jeżeli chodzi o kompozycję, światło, wyczucie tego decydującego momentu, że po prostu można się tylko uczyć i łzę uronić, że człowiek samemu tego nie potrafi. Historia albumu Pod Słońce jest prosta. Była to książka, którą ułożyłem dla mojego syna Franciszka, który miał się urodzić. I wówczas przeczuwałem już coś, co ostatecznie faktycznie się stało. To znaczy, że świat sprzed jego urodzin będzie trwał chwilę zaledwie, ponieważ zmiany właśnie w owych czasach, w naszych latach, w naszym pokoleniu gnają tak niewiarygodnie do przodu, że ten świat sprzed jego narodzin w maju 1998 roku dzisiaj jest już tak historyczny jak świat, nie wiem, Livingstone'a i Stanleya, jak świat maszyn parowych. Ten album, ta książeczka dla mojego syna Frania powstawała przez wiele lat w rozmaitych punktach świata. I w tej chwili już widzę, że mówimy o czymś, co odeszło bezpowrotnie. Więc mam nadzieję, że w tym sensie ma to także taką wartość nie tylko emocjonalną, ale też czysto dokumentacyjną.